rozpakujemy to teraz i zobaczymy, jak mi to stanie przyszło. Zapakowane jest dość dobrze. Sami widzicie. Taką bąbelkową kopertę nieprzemakalną. O. Nazywa się to Remote Meter. Czyli jakiś tam zdalny miernik, wskaźnik, czy jak to zwać. Ja Wam już powiem, do czego to służy. Cześć. Dzisiaj otrzymaliśmy paczkę z AliExpress, która szła z Chin. Przyszedł taki kontroler na ścianę. Dystans i taka, o, ten element, który ma wyświetlacz ciekłokrystaliczny i regulację. To jest właśnie tutaj ten kontroler, gdzie możemy wyprowadzić sobie ekran z regulatora, może to odłożę, gdzie możemy wyprowadzić sobie z regulatora właśnie ekranik na zewnątrz. Powiem Wam, dlaczego to kupiłem. Dlatego, że mam tak niefortunnie zabudowany regulator tutaj na samym dole przy podłodze, bo niestety tu było tylko miejsce. No i odczytywanie tutaj tych parametrów, no niezbyt fajnie, bo muszę się tu kłaść na podłodze. No i znalazłem, powiem Wam, na AliExpress właśnie seryjny, też tej firmy ePower. Widzicie? Firma ePower zrobiła, wyprodukowała właśnie takie peryferia do tych swoich regulatorów. Także można tam kupić też właśnie ten, między innymi ten kontroler, można kupić podgląd na Wi-Fi, można kupić podgląd na Bluetootha, żeby odczytywać to w smartfonie i jeszcze można też tam, jak takie urządzenie było, które można chyba kilka tych rzeczy podłączyć do tego, nie? Taka dodatkowa rozdzielka jakby. Że możemy dać właśnie ten kontroler na ścianę, jeszcze mieć w telefonie dodatkowo, tak. No, ja kupiłem taki właśnie manualny, żeby szło go wejść po prostu i na ścianie sobie normalnie tam sobie to odczytać. Co jest w przesyłce? W przesyłce był ten kontroler, był taki dystans. Ja myślę, że tego dystansu chyba nie będę stosował, z tego względu, że ja to będę chyba tylko to cienkie przykręcę, ten cienki element przykręcę go tam gdzieś na ścianie. No muszę zobaczyć. Do tego, co przyszło. Przyszedł kabelek. Kabel jest troszeczkę krótki, bo ma 1,5 metra tylko z dwoma końcówkami. No ale to idzie, to można przedłużyć, to nie jest problem. No i komplet śrubek. Zamówiłem to na AliExpress, zaraz Wam właśnie teraz Wam pokażę na telefonie ekran, gdzie zamówiłem, ile kosztowało. No i przyszło to, proszę Was, w 3 tygodnie. Także nie ma problemu, cały czas kontrola nad tym, jak śledzenie przesyłki. Przyszło to tutaj już Pocztą Polską. Dobra, także zapraszam Was teraz na ekran smartfona i do zobaczenia w kamperze i pokażę Wam, jak już to zamontowałem i jak będę sobie podejrzeć, jaki prąd mi idzie tam z dachu, z solarów na akumulatory. Jesteśmy na ekranie mojego komputera i tutaj zobaczcie, tu jest taki schemat uproszczony. Tu jest mój regulator. Mój regulator ma funkcję ładowania baterii startowej do rozruchu samochodu i baterii do sypialni. I właśnie tutaj ten kontroler to jest to, ten MT11, to jest to urządzenie. I już Wam pokazuję, to jest dokładnie ten,
ten kontroler i kosztowało to 28 dolarów. No i co? No i montuję to tutaj. Na razie demontuję, zdemontowałem całą tą ten przedni panel maskujący. Mam go tutaj. Bardzo sprytne rozwiązania tutaj są powymyślane. No, proste, ale fajne. No i słuchajcie, no myślę tak, kurczę, nie wiem gdzie to, czy tu tego nie zamontuję, tu by mi też to pasowało z boku. No, tak bym to dał i to by było tutaj w komplecie. Wtedy to wygląda tak, już wam pokażę. Jest tak. Gdyby to było coś takiego. I w sumie też by to mogło. Też by to mogło być, bo tu jest na tyle miejsca, łóżko się będzie opuszczać. Nic tutaj nie będzie. Nic tu nie będzie przeszkadzać. I nie wiem, czy tego tak nie zrobię. Chyba to tak zrobię. Po prostu nie będę tutaj wycinał dziury wielkiej, bo to trzeba po prostu taką dużą dziurę wyciąć, nie? Duży otwór, o, coś takiego. I po co to niszczyć, jak to można sobie przykręcić nawet na dwa wkręty, bo to nie trzeba więcej wkrętów na to. Zobaczcie, tu już jest zamontowane. Tutaj jest wyświetlacz z solarów. Ładowanie jest 19 stopni. No to mamy startowy akumulator 13,8. Ładowanie nie jest ładowany w ogóle teraz. O, tyle idzie. Takie napięcie idzie od solara górnego. Ale już zobaczymy. O, 36 V. 0,1 A. Akumulatory są bardzo mocno naładowane. Bo cały czas było podpięte pod... O, także tak to wygląda. I to samo mam tutaj w szafce, też na tym racerze, na tym wyświetlaczu. Też można go uaktywnić. O. Nie wiem, czy to widać. O. O. Mamy te odczyty. Dokładnie to samo wszystko, co tam było u góry. Dobra. No, teraz bałagan posprzątam i tu jeszcze rameczkę muszę nałożyć. I wszystko już będzie przygotowane. Tu pozaślepię się ładnie maskownicami. I będzie wszystko grało. Także nareszcie nie będę się musiał tu na podłodze kłaść, żeby sobie czytać, jak mi tam solarki grzeją, ładują. Zapraszamy Was też do subskrybowania naszego kanału. Jeśli Was interesuje tematyka właśnie takich wyjazdów, zwiedzania tutaj naszych terenów w Polsce, no i też nie tylko, bo planujemy też wyjazdy właśnie zagraniczne, tylko się troszeczkę poluzuje sytuacja w Europie. A że karawanik jest teraz modny, a my przyczepą jeździliśmy 20 lat, więc teraz ją sprzedaliśmy, kupiliśmy właśnie kampera i pokazujemy to, co robimy. Będzie też dla osób, które chętnie oglądają nasze filmy, które komentują, które w jakąś interakcję z nami wchodzą. Będą też nagrody. Te nagrody to będą gadżety, które będą przydatne w kamperze, w kamperach, czy w kamperwanach, czy w przyczepach kempingowych. Co to będzie niespodzianka. Mam już pewien pomysł i zobaczymy, czy uda mi się go zrealizować. Będzie to coś, co będziemy w mojej firmie wykonywać dla Was i będziemy to w formie prezentów losować pod komentarzami. Na tą chwilę dzięki i zapraszam na
filmy, które będą w przyszłości, ale też zapraszam Was do zobaczenia filmów poprzednich, które są no, tematycznie fajne, ale z głosem tam były problemy. Miałem inną kamerę po prostu i teraz jest już też inna i głos tak jak słyszycie jest na pewno dużo, dużo lepszy. Ale zapraszam też Was do oglądania tych filmów i do lajkowania, komentowania, obojętnie czy Wam się podoba, czy nie. Jak tylko macie ochotę, lajkujcie. Wiecie, że lajkowanie i same komentarze zwiększają zasięgi i pomagają się przebiciu się przez gąszcz filmów na YouTubie, ażeby te filmy były w jakiś sposób przez YouTube'a promowane, proponowane do oglądania. No i co? Zapraszam Was.